Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Wiedźmin 2. Jak ty się nazywasz? Gerard. Różnie, że Geniard. A, no, dobre, dobre, dobrze, że jesteś tak bardzo wygadany. O, właśnie, przy okazji, ktoś powiedział, żebym częściej używał Z. O, i ktoś mi też powiedział, żebym szybciej naciskał spację, żeby zebrać wszystko, niż miałbym... O, coś tam jest jeszcze. Niż miałbym cały czas klikać w zabierz wszystko. Też dobre. Też dobre, też dobre. Ale to sobie tym się pozajmiemy później może. Bo teraz mieliśmy się przejść na dziedzinie czy coś. Boże, i znowu będzie to samo, że będę musiał wszystko zbierać. I tam mają kogoś wieszać. To chyba tutaj, jak dobrze pamiętam. Ano jest. Pam, 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 pam. Kogoż my tu mamy? Jaskier Izoltan. Mój informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Będzie problem. Zajmiemy się tym. Geralt! Geralt! Tutaj! Pomóż! No chciałbym. Jezus Maria, jakie oni w gadkach są. Co tam? Mogę tam wejść? Przepraszam. Hycel. Ty, białowłosy, cofnij się! Za co ich wieszacie? Groźniej nie wyglądają. Za kumację z wiewiórkami! Nieludzkie ścierwa! Jaskier to też elfi szpieg? On to akurat za rozpustę zawiśnie. Za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. A wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co! A ludzie, wierzycie w taką sprawiedliwość? Dość tych bzdur, zejdź mi z drogi. Nie słyszałem, żeby w wolnym królestwie Temerii wieszano za rozpustę. To nie Nilfgaard. Zabieraj się stąd, cudaku, bo nie ręczę za siebie. Zabawę porządnym ludziom psujesz. Może i cudak, ale dobrze gada. Ja też, panie strażniku, lubię se pochędożyć i nie chciałbym zadyndać za to na stryku. O! Pan strażnik też nas parę razy odwiedził, ale nie pohulał, oj nie! Idź stąd, Garwena, to nie twój zamtus. Ale chęci do hulania to mu nie brakowało. Przerwać egzekucję. Kurwy i wiedźmini głosu nie mają. Śpiewak ma wisieć i będzie wisiał. To porządne miasto. Baczcie na słowa, panie strażnik. Na wiedźminach się nie znam, ale Garwena to porządna kobieta. No właśnie. Zawrzeć gęby, spokój! Słuchajcie wszyscy! Temu wojakowi z Bożej łaski gnieją jądra! Stul pysk, dziwko! Chyba nie uderzysz kobiety. Kobiety nie! Uważaj, wiedźminie! Kobiety nie, ale... Ale... Ojej! Zepsułem. Dobra. Dobrze. Ej, oni lepiej walczą niż w poprzedniej części. Jeszcze raz powinniśmy to zrobić. Nie? Jeszcze? Jeszcze mu nie dość. Naprawdę, on chciał z Wiedźminem wygrać. Kiepsko z nim. Zostaw ta Wiedźmina! Uważaj, Wiedźminie! Zostaw ta Wiedźmina! Patrzaj ta jak się... No i co teraz? Z tym mam się bić? Trzeba było uratować tą, kurde, elfkę. A tak to dupa. Elfka też była dosyć ładną dziewoją. Teraz, żeby nikt tego nie pociągnął za ten.
zadźwignie, bo Zoltan sobie zawiśnie. Jeszcze nie masz dosyć. Teraz na pewno ludzie mieli o wiele lepszy show. Co się tu kurwa dzieje? Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia? Melduje, że Precz mi z oczu, koniczyna! Nie potraficie nawet powiesić kilku pierdolonych bandytów! A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Ty tu dowodzisz? Bernard Loredo, komendant Flotsam. Wybacz, że się nie przedstawiłem. Niektórym puściły nerwy, ale to twoi ludzie zaczęli walkę. A co mnie to obchodzi? Oni zaczęli i ty skończyłeś. Broniłem swoich przyjaciół. Puścisz ich? Coś kiepską kompanię sobie dobrałeś. Prędzej wypuszczę złodzieja. Spokojnie, żartuję. Nienawidzę złodziei. Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie, tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. Mów. Chwilę, Wiedźminie. Słuchajcie, ludzie! Pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy o zamek Lavalette! Niestety to prawda! Król Foltest nie żyje! Prawdopodobnie Skojatel brali udział w tym ohydnym morderstwie! Dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa! I dlatego dziś na ulicę Flotsam wyjadą wozy z bronią! Obowiązuje stan wyjątkowy! Czekajcie na rozkazy! Bądźcie gotowi do walki! Bądźcie gotowi pomścić swojego króla! A teraz rozejdźcie się do domów! A co z nimi? Egzekucji nie będzie. Póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawy ponownie. Szubienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie, Wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku. Wcześniej będę zajęty. A, i jeszcze jedno. Witamy we Flotsam. Witam. Znaczy, dzięki, że mnie witasz. Oni naprawdę chcieli nas powiesić. Zabić. Ja nie wiem. Nie chciałem spalić tej wieży. Już w porządku, Jaskier. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No, a teraz do karczmy. Chodź, Jaskier, napijesz się, przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. Spoko. Wieczorem udaj się do rezydencji Loredo. Chętnie, ale jeszcze zanim, to pewnie sobie tutaj poprzeglądamy wszystko, co mamy dostępne. O, psy wyglądają dokładnie tak samo chyba jak w jedynce. No. Mają trochę może lepsze tekstury. O, tablica z ogłoszeniami. To dla mnie, to dla mnie. Zlecenie Endriagi. Weź. Zlecenie na Nekery. Wszystko weź. Później sobie poczytamy. Boże, jaki ktoś ufolutki narysował. Nie otwórz. Zobaczmy, co nam mają do powiedzenia. Dokarczmy. Pa. Madok, Julien. Znowu Wiedźmin. Co znowu? Ktoś jakiś inny tutaj był? Dobra, siadamy. Gdzie jest nasza Triss? Triss. Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosha? No, wybornie. Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata.
dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Nilfgaardu bez wspomagania się piwem. Oraz, że Krótki ma 16 dzieci, wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty, a jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No ale miło, że się o mnie troszczysz. Widzę, że chłopak dopisuje. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrzy ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica. Myślałem, że chłopcy Rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku. Przypomniałem sobie pogrom w Rivii. Wściekły tłum mordujący nieludzi i młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć. Lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem, jak uchodzi ze mnie życie. Aha. Byłam tam. Chwilę później. Za późno. Nie smuć się, czarodziejko. To tylko wspomnienia. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. O, to tyle. To tyle. A w takim razie siądźmy i porozmawiajmy z resztą ekipy. Ha! Niech mnie! Było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trish Merigold! Niech mnie wszy oblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. O, czarowanie bywa męczące. Ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerią? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lavalettowie wytrzasnęli smoka? No słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdybanie. No jakby nie zdobył zamku, to by nie zginął. Co się stało? Breckenridgeowie zerwali zaręczyny. Bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wyzimie. Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i gamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakam. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spłukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciasne Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridgeowców. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał i wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła. Słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy, dodał. I wsiorbał cały talerz tego świństwa, stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed wielkim mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypominał. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emerowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Poszpieguje sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. Loredo mówił, że współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem Skojatel. Triss, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem.
Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, możnowładztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie... Przy okazji doszło do kilku pojedynków, 2 osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Co z czarodziejami? Właśnie. Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temerii. Uradzili coś, czy jak zwykle? Jak zwykle. Jedyna nadzieja wianie na Talisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziem Lavalettów. Z 2000 zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A, nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filippa Eilhart, czarodziejka. O proszę, proszę, Filippa Eilhart. Znam tą panią. Ktoś, kto nie grał w Wiedźmina, może i nie znajdziesz jeszcze. Dosyć tego politykowania. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bankarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę i poderżnął mu gardło. No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Skojatel i Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Ludziska, ratuj się, kto może! Potwór atakuje! Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. To potwór czy zaklęcia? O proszę. Taki z wody to chyba raczej do karczmy to nie przylezie. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele w obesrane wrota. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, co skał mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Co tu się stało? Przyjechałam do Flotsam zabić Keirana. Keirana? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie, ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś, Sosek? Miałeś szczęście. A skąd potwór nagle w porcie, co? Może wiedźma go przyzwała? Żeby go obejrzeć w pełnej klasie. Sosek nie wygląda zbyt dobrze. Zabierzcie go stąd. Da się czy się nie uda? Racja, dość już zmitrężyliśmy. Dalej, chłopy, ruszać się. Co jest?
Już myślałem, że będzie bitka. Stul pysk! Idziemy. Nie. Z Wiedźminem bitka raczej by wam nie wyszła na dobre. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, Wiedźminie? Współpraca? Współpraca. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. Dobra, wchodzę w to. Pipka. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tancarvil już, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. No, to nara. Ja bym sobie teraz porozmawiał z czarodziejką. Triss. Ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Shilla de Tancarvil, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Keiran wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Triss Merigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli... Oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków i wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Triss? Absolutną. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrica i dam ci znać. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. Widzę, że się lubią. Jedna czarodziejka z drugą. Mówiła Matula, idź terminować do mularza. Dobre. Porozmawiaj z Cedriciem. Który to był Cedric? Cedrica chyba jeszcze nie spotkaliśmy. Czy ktoś mówił, czy pierwszy? Ktoś tutaj chce z nami porozmawiać i dać nam jakiegoś questa? Od niedawna na lądzie. Czy nie bardzo? Od niedawna na lądzie i już mnie ludzie. Dobra. To jak tutaj nie mamy czego szukać, to idziemy do miasta. Porozmawiaj z kupcami na nadbrzeżu. Dokąd zmierzasz, koleżko? No to pewnie tam, gdzie wylądowaliśmy, znaczy tam, gdzie przypłynęliśmy. Tutaj z tego, co wiem, to chyba Zyt. O, proszę. Nie, na dół, kurna. Ach. Dobra, na dół, to tam zejdę sobie zaraz. Cyk. I tak to teraz będzie wyglądało. Ale zaraz, czy ja tutaj czasem nie będę... Ja tutaj chyba będę wchodził. Ja tutaj będę i tak wchodził na samą górę. W pewnym momencie. Więc raczej teraz sobie to odpuszczę. Jeszcze sobie to przejrzę. Drut, chociaż nie wiem po co mi on. Utwardzona skóra i ruda ognia. Proszę. Ej. Dlaczego spacja nie działa na wszystko? Wyłazimy stąd, bo tu jest ciemno, ponuro i jest brzydko. Z kupcami na nadbrzeżu wypadałoby porozmawiać, czyli pewnie tam, gdzie przypłynęliśmy. Tutaj jest dobry tekst, patrzcie. Tędy pójdziemy. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Bardzo ładnie. Dzień dobry. Mogę skorzystać Witam. Z usług? Nie, to nie. Jak jesteś tak bardzo ten... Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Dla mnie? Witaj, Białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Jestem w stanie sporo zapłacić. Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje.
Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, zdobądź recepturę trujących kadzidełek. Czy ja wiem, czy one były trujące? Zjadłbym pączka. Pączka. Co, szlachta. Bo też mi się zachciało pączka. Kurwa, tutaj jest w tym. Handlarz. Ty nie. Z kimś miałem tutaj porozmawiać. Ty? Czego o, kupiec chcesz? Jest. Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? Wy. To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Pom, pom, pom. Podwój stawkę, to wejdę w to. Odezwij się, jak znudź się we Flotsam. Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartujesz. Zapłacisz drugie tyle, ile obiecałeś, pani de Tancarville. Bo tyle warte jest to zlecenie. Uda się, czy się nie uda? Dobrze, w takim razie niech będzie. Myślę, że warto wykosztować się na takich fachowców. Umowa stoi. No i pięknie. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf chędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz wiem, zostaw gdzie on jest. Mnie w spokoju. Dobra. Wiem, gdzie on jest. Ja o nie, powiem. Ja z odmieńcami nie gadam! Zaczekaj. Precz, bo straż wezwę! Ha! Gość chyba ewidentnie mnie nie lubi, tak od początku. Pani dziękuję. Coś tu jeszcze przegapiłem? Dzień dobry. A dzień dobry. O, pohandlujmy, zobaczmy, co tutaj masz ciekawego. Sklep jest po lewej, ja jestem po prawej. Długie miecze, nie miecze, pierdoły. Zaraz, po lewej to ja jestem chyba. Nie, Geralt tak, Geralt po lewej, sklep po prawej. A tutaj mi tak dziwnie napisał, tu jest sklep, tak za ten rozmyty. Dobra, będę musiał coś tutaj posprzedawać. Dobra, ja się tym zajmę, a tymczasem, na razie wyjdźmy sobie stąd. Ja się tym zajmę i sobie to posprzedaję wszystko, a z wami się już żegnam. Także dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Ostrożnie z tymi mieczami.